Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie fantastyczne gofry. Gofry oczywiście kojarzą się z latem, z wakacjami. No i nadeszła ta pora, więc przygotujmy sobie fantastyczne, chrupiące gofry z truskawkami i śmietaną. Zapraszam. Na samym początku zaczynamy od drożdży. To dzięki nim nasze gofry będą takie mięciutkie w środku, a chrupiące z zewnątrz. Idealna rzecz, ale drożdże potrzebują pożywki. Tak więc co musimy tutaj dodać? Dodajemy połowę tego mleka. O! Wszystkie składniki znajdziecie w opisie filmu, tak więc nie musicie się męczyć. Dodajemy tutaj łyżeczkę cukru, no bo wiadomo, drożdże uwielbiają cukier. Damy też troszeczkę mąki i to wszystko musimy sobie wymieszać. Kurde, Magda dała mi trzepaczkę, bo lepiej będzie ci trzepaczką niż widelcem. No to jest mi lepiej. Użyjcie widelca. Jak wam jakaś baba powie, nie, weź sobie trzepaczkę. Kurde, to jest do ubijania jajek, a nie do... Weź sobie widelec. Zróbcie to widelcem. Dobra. Nasz zaczyn jest już gotowy, więc teraz musimy go po prostu zostawić w spokoju na około 20 minut w jakimś ciepłym miejscu. My tutaj mamy gorąco, ale jeżeli robicie to w domu i szukacie jakiegoś ciepłego miejsca, to na pewno nad lodówką będzie najlepsze miejsce właśnie dla naszych drożdży. Tam jest najcieplej. Zostawiamy na 20 minut. Możecie sobie w tym momencie zrobić przerwę. Do zobaczenia. Jak widzieliście, drożdże są już gotowe. Popatrzcie, ładnie nam urosły. To jest piękny znak. I w tym momencie tak, dodajemy do miski nasze jajka, nasze żółtka. Wlewamy też całą resztę mleka. Wymieszajmy sobie to wszystko. I do tego dodajemy naszej mąki. O. Z tego powstaje nam fantastyczne ciasto na gofry. Kiedy już zaczyna gęstnieć, dodajemy też naszą mieszaninę drożdży. Tak, całą. Tutaj nie może się nic zmarnować. Pięknie. I to też musimy wymieszać. Możecie też sobie użyć miksera takiego z hakiem, jeżeli macie. A jeśli nie, no to musicie robić to ręcznie. O, popatrzcie, gęsta masa. Taka właśnie powinna być. I w tym momencie dodajemy masło. Dzięki temu nasze gofry będą chrupiące. I pomalutku kręcimy. Kiedy ciasto jest już prawie wyrobione, teraz dodajemy cukier i mieszamy. Mieszamy to wszystko na jednolitą masę. To jest ciężka sprawa. Możecie tutaj też dodać cukru waniliowego, możecie dodać tutaj cynamonu albo olejku o smaku wanilii. Ja lubię naturalne gofry, więc tutaj nic nie dodaję, ale jeżeli chcecie, to możecie. Jeszcze 2 minutki mieszania i gotowe. Kiedy nasze ciasto na gofry osiągnie taką kleistą, gumową konsystencję, to znaczy, że jest gotowe. Zostawiamy je w spokoju i w tym momencie ono musi wyrosnąć tak gdzieś 3-krotnie. Zostawiamy na około 30 do 40 minut, w zależności jaką macie temperaturę w domu. Ale dzisiaj jest ciepło, więc wydaje mi się, że w pół godzinki powinny być gotowe. Ciasto już nam pięknie wyrosło i w tym momencie pamiętajcie, żeby zawczasu nagrzać sobie gofrownicę. O, bo gofrownica musi być bardzo gorąca. Im więcej ma mocy, tym lepiej. Dajemy troszeczkę oleju na górze i na dole, bo dzięki temu nam się nic nie przyklei. I tak się nie powinno przykleić, bo oczywiście jest tutaj teflon, ale chodzi o to, że olej nabierze temperatury i będzie o wiele lepiej. Dobra, tak więc co teraz? Wykładamy nasze ciasto na gofry. Dajemy takiego jednego dużego placka. One nie muszą być równe. Tu nie chodzi o to. I teraz, kiedy zamkniemy, o, dociśniemy, to wszystko się rozprowadzi. Dajmy mu tak 4 minutki. Po 4 minutach moje gofry są już gotowe.
więc możemy je ściągać. Huh. Uwaga, bo są strasznie gorące. Dajmy im chwileczkę, żeby doszły do siebie. Tak. No i co? Najlepiej podawać takie gofry ze śmietaną. Ja pamiętam, że zawsze, kiedy byłem na wakacjach, to uwielbiałem właśnie z cukrem pudrem, ze śmietaną. No a jeszcze dzisiaj sobie zaszaleję. Bazylia, spokój! Bo podamy je z truskawkami. Przepyszne. Bazylia się wkurza, nawet słyszycie. Ja się z Wami już żegnam. Dziękuję bardzo. To był przepis na przepyszne gofry ze śmietaną i z truskawkami. Popatrzcie, jak one chrupią. Pyszne. Idealne, mięciutkie w środku. Takie właśnie powinny być. Do zobaczenia.